Wspaniałe zagrywki, betonowe bloki i walka do upadłego w mokrym piachu. Za nami nocny turniej siatkówki plażowej w Rubel Cup. 10 sierpnia 2012 roku mieszkańcy gminy Zbąszynek mieli możliwość wzięcia udziału w zawodach i wygrania atrakcyjnych nagród. Jest bardzo fajnie. Jesteśmy najmłodszymi zawodnikami tego turnieju i zepsuliśmy się tylko tak dla zabawy. Najlepszą dwójkę można było wyłonić grubo po północy. Dodatkowo przez większość turnieju padał mocny deszcz, który jednak nie przeszkodził uczestnikom we wspaniałej zabawie. Organizatorzy dali możliwość obejrzenia kibicom meczów siatkówki na żywo w namiocie w ogródku. Jest bardzo wysoki poziom, no poza tymi młodszymi uczestnikami, ale bardzo wysoki. Pierwszy mecz nam się nie udał, ale to zabawa tylko. Najlepszą dwójką zostali Dawid Połomka i Karol Dębniak. Drugie miejsce wywalczyli Adrian Smogur-Mul oraz Łukasz Henik. Na najniższym stopniu podium stanęli Jakub Gurdak i Jakub Marciniak. Organizatorem turnieju był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Patronat finansowy nad zawodami objął Tadeusz Wróbel. Ośrodek Sportu i Rekreacji www.osir.zbaszynek.pl